Halo, halo. Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj opowiemy sobie o wydarzeniu w Rise of Kingdoms, które zdecydowanie wywołuje największą ilość dram, czyli o Mightiest Governor, czyli innymi słowy najsilniejsze zarządce. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Jeśli Wam to przypada do gustu, to naprawdę bardzo zachęcam do subskrybowania, wspierania tego kanału na ten sposób, ale też poprzez lajki, oglądanie moich starszych filmów, które są dostępne w bibliotece i po prostu wspierania tego kanału. Ok, przejdźmy sobie teraz do tego wydarzenia. U nas się skończyło. Dzisiaj powiemy sobie o takich naprawdę podstawowych sprawach związanych z Mightiest Governor i nie będzie to jedyny odcinek z nim związany. Tak, Po polsku nazywa się to najsilniejszy zarządca, natomiast najczęstszy skrót, który mamy związany z tym to MG od angielskiego Mightiest Governor i tak nazywa się to wydarzenie w języku angielskim. To się może przydać wielu graczom, ponieważ. Jest to często używany ten skrót, i to, yy, kiedy właśnie mamy maile od króla, i tak dalej, i warto tutaj uważać, bo można przez przypadek zostać wyzerowanym za to, że naruszymy zasady tego wydarzenia. Yy, ok, może od takich najprostszych rzeczy. Yy, jest to wydarzenie, które pojawia się w królestwie raz na dwa tygodnie i jest cykliczne cały czas. Najczęściej zachowany jest cykl, który zaczyna się od kawalerii, czyli najpierw mamy dostępnych dowódców kawalerii, później mamy dowódców piechoty, później łuczników, a później leadership. Z tym, że ponoć teraz zostanie to, że tak powiem, koło złamane i będziemy mieli kawalerię, później piechotę, później może być leadership i na końcu łucznicy. Mam nadzieję, że nie, ale. Po fajnie jednak, jeżeli to jest w miarę przewidywalne, ale nieważne, to nie jest tutaj najważniejsza sprawa. Jest to wydarzenie, które trwa dokładnie 6 dni, także jest bardzo długie, rozciąga się w czasie i jest bardzo zróżnicowane. Jest podzielone na 6 etapów. W pierwszym etapie będziemy trenować jednostki dla punktów, w drugim będziemy zabijać barbarzyńców dla punktów. W trzecim będziemy zbierać surowce dla punktów, w czwartym będziemy nabijać moc dla punktów, w piątym będziemy zabijać dla, piąt dla punktów, a w szóstym dniu wszystkie te rzeczy możemy robić dla punktów. Wszystkie te, o których powiedziałem wcześniej. Tak konkretnie powiem, powiemy sobie. O tych, o tych etapach w innych odcinkach, bo niektóre z nich to naprawdę jest, że tak powiem, temat na osobny odcinek. Pozostałe podejrzewam, że jakoś połączę, no bo etap zabijania barbarzyńców czy zbierania surowców jest tutaj naprawdę marginalny. I teraz tak. Różne są zasady rozgrywania tego. Might jest governor. Z czego to jest związane? Przede wszystkim dlatego, że to wydarzenie. Jeżeli je wygramy, daje nam 180 złotych rzeźb danego dowódcy. I to jest coś, wyobraźcie sobie, tak, ile to jest, jeżeli ktoś na początku gry, zwłaszcza, dostaje, nie wiem, jedną złotą rzeźbę dziennie, tak, no to sobie może pomnożyć, że to jest 180 dni gry. Mogę, yy, mogę dostać zaraz, oczywiście, grając, dostajemy więcej tych złotych głów, bo dostajemy jeszcze z różnego rodzaju innych wydarzeń. No ale, jakby nie patrzeć, jest to bardzo duży plus, jeśli chodzi o złote rzeźby. Kolejna sprawa jest taka, że jest to szansa, żeby pewnych dowódców odblokować na pewnym etapie gry. U nas w królestwie na przykład to nie jest problem, ale szczególnie na początku gry albo w takich bardzo aktywnych królestwach, w których mamy mnóstwo graczy, jest to czasem problem. Tak, bo ja szczerze uważam, że jeżeli u nas w królestwie ktoś chce odblokować jakiegoś dowódcę, to to zrobi bez problemu. Może czasem mu to zajmie trochę dłużej, ale na pewno. Się to uda. Natomiast w wielu królestwach jest to problem, i jest nie tylko walka o to miejsca: od pierwsze, drugie czy trzecie, ale jest też walka, na przykład, o miejsce piętnaste, które daje 10 złotych rzeźb danego dowódcy no i automatycznie 10 złotych rzeźb. Powoduje, że tego dowódcę możemy sobie odblokować. Świetnym przykładem jest tutaj w kwk 2 kiedy pojawia się najsilniejszy zarządca z saladynem. Bardzo wielu graczy chce odblokować wtedy saladyna, a tylko 15 na całe królestwo może to zrobić. Więc no cóż, no trzeba zrobić jakąś selekcję, tak, żeby tych 15 graczy mogło tego saladyna odblokować, żeby nie były to może przypadkowe osoby. I o tym sobie też zaraz powiem. Przez to, jak duże są nagrody, bo chyba mogę powiedzieć, że 180 złotych rzeźb to są po prostu najlepsze nagrody. Jest to, naj, naj, że tak powiem, najlepsze wydarzenie w całej grze Rise of Kingdoms. Przez to niektórzy są w stanie robić różne, ale to różne głupoty. Tak? Nie wiem, zdradzić przyjaciół, wyzerować jakieś miasta. Tak jak mówię, dram związanych z tym wydarzeniem jest tyle, że jest to absolutnie nieprawdopodobne. Wydaje mi się, że nawet więcej jest dram związanych z właśnie is Governor niż w KVK, co jest jakoś kuriozalne, tak? Ale niestety tak bywa. Ci, którzy władają królestwami, często starają się w jakiś sposób to ograniczać, znaleźć jakiś złoty środek, ale szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że takiego idealnego planu nie ma. No bo nikt, nic, nic nigdy nie działa idealnie. Natomiast w związku z tym, że te nagrody są tak duże, jeżeli na przykład mamy taką zasadę, że w królestwie, że tak powiem, można robić co chce się, jest zupełnie wolna Amerykanka. To niektórzy są w stanie iść tak daleko, że wydadzą wszystko, co mają w grze, żeby tylko i wyłącznie wygrać. No i też wyobrażacie sobie, że jeżeli ktoś bardzo dużo zainwestuje, a na końcu przegra, to jest też, żeby powiem, lekko niepocieszony. Tak więc tutaj też jest często związany z tym dramat. No, i wiecie, wyobraźmy sobie, że właśnie jest takie królestwo, w którym każdy może robić, co chce, i mamy takie wydarzenie, i każdy po prostu wszystko, co tylko ma w grze, wykorzystuje po to, żeby dostać danego dowódcę albo żeby dostać jak najlepsze miejsce. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że później takie królestwo wchodzi do KvK i się okazuje, że ludzie nie mają przyspieszeń. Nie mają surowców do walki, nie mają nic, co by się do walki przydało, bo wszystko wydali na te wydarzenia, tak, żeby dostać dowódców. No i co? Później takie, do, takie królestwo w KvK najczęściej będzie przegrywało. Jak królestwo przegrywa w KvK, to choćby nie wiem, co się działo prędzej czy później się rozpadnie, Królestwo się rozpada no i nic w tym dobrego, że tak powiem nie ma. Żadne dowództwo, żaden leadership w królestwie tego nie chce. Więc co starają się robić? Starają w wielu bardzo królestwach jest taki system, że ci najlepsi gracze w sensie ci, którzy najwięcej walczą i najwięcej, Znaczą dla królestwa, bo są na przykład liderami w garnizonie, są liderami w rali, są liderami po prostu zespołów, tak? Ktoś jest królem i tak dalej i rzeczywiście ma te numery i daje duży wkład, wtedy te osoby dostają te miejsca, a wszyscy inni mają jakieś ograniczenia. Te ograniczenia są właśnie po to, żebyśmy nie marnowali przyspieszeń i surowców na. To wydarzenie, a później aktywnie walczyli jako królestwo. No i teraz różnie na to patrzymy. Jednym się to może podobać, innym się to będzie nie podobać. Sposoby realizacji tego są też bardzo różne. Ja lubię, jeżeli jest MG sterowane, ponieważ uważam, że, że tak jak mówię, jest później tak. Takie szaleństwo, tyle dram związanych z tym, jeśli ono jest otwarte, że po prostu nie warto, że lepszy już jest taki, że tak powiem, system, yy, który może nie jest do końca fair, niż, niż to, jak tego systemu w ogóle nie ma. Ale oczywiście najlepiej jest wtedy, jeżeli ten system jest bardzo fair. Tak u nas jest w ten sposób, że zazwyczaj rozpisujemy trzy pierwsze miejsca na te osoby, które rzeczywiście na to zasługują, bo właśnie są liderami, są aktywne i używają tych dowódców, którzy od razu powiem, zobaczcie jakich tu mamy dowódców na przykład z piechoty. Oni są głównie bardzo zadaniowi, tak? Czyli Tarik używany głównie do rali, chociaż już nawet spoko w polu, Flawiusz Ustawiany do garnizonu. Zenobia jest też w garnizonie. To nie są dowódcy, którzy są dobrzy w polu. Pakal, który jest używany w rali, ale on w polu też ma swoje zastosowanie. No i później starsi dowódcy czyli Leonidas i Konstantyn których oczywiście na naszym królestwie już by nikt nie zainwestował. Także widzimy, że bardzo często ci dowódcy to są ci, którzy są właśnie potrzebni do garnizonu i do rali. Tak, więc dobrze, że zawodnicy, którzy mają najlepszą technologię, którzy są dużo aktywni, którzy będą to rali robić, żeby oni tych dowódców po prostu mieli. Sami sobie pomyślcie, jacy są najlepsi dowódcy piechoty, najbardziej popularni. No to co mamy? Mamy Scipio Prime, mamy Guana, mamy Sargona. W jakiejkolwiek kolejności byście ich nie używali, nie, nie powiedzieli o nich, to są wszystko dowódcy, którzy są na kole fortuny nie w mighty's governor. Czyli tak szczerze, nie jest to też prawda, że tak super warto inwestować w te mighty's governor, szczególnie jak się już, już w sezonie zdobywców, ponieważ to są dowódcy stricte zadwaniowi. albo do rali, albo do garnizonu. Mało jest tych dowódców, którzy będą tutaj dostępni, a będą też dobzi w polu. Tak? Nie mówię, że nie ma ich w ogóle, ale powiedziałbym, że jednak jest ich mniej niż więcej. Szczególnie na tym etapie gry, gdzie praktycznie zawsze, kiedy dostajemy nowych dowódców, to ten, który jest na kole, jest przeznaczony bardziej do walki w polu, a ten, który jest właśnie w Mightiest Governor, będzie albo do garnizonu, albo do rally. Więc też. Przestrzegałbym przed czymś takim, że wiecie, że o, absolutnie musimy po prostu iść na noże, żeby dostać te miejsca. I teraz to, to że my zrobimy ranking wcale nie sprawia, że dramy nie ma, bo oczywiście o ten ranking ludzie też będą się bili. Jeden będzie chciał być pierwszy, bo uważa, że on bardzo dużo robi i zasłużył na pierwsze miejsce. A później wiecie, będzie czterech takich graczy, którzy chcą być pierwsi, no i znowu mamy problemy, także nie ma takiej opcji, żeby jakoś rozwiązać to wydarzenie. I tą dramę ograniczyć do zera. Ja się cieszę, że u nas na 71 naprawdę wydaje mi się, że tych dram z Mighty's Governor jest niewiele. Nie mamy też takich zawodników, którzy by, że tak powiem, kradli te wydarzenie. Zobaczcie sobie jak wyglądają u nas wyniki, kiedy mamy sterowane. Czyli zobaczmy, zazwyczaj robimy sterowane pierwsze 6 miejsc i oni mają swoje... Określone punkty, czyli na przykład szóste miejsce to jest tam 12 do 14 milionów, później 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20 do 22 i od 22 ten, który wygrywa, może sobie tam wbić ile punktów chce. No i widzicie, że to się wszystko mieści w tych ramach. Pozostałe miejsca nie są sterowane, ale są pewne ograniczenia. Szczególnie te ograniczenia są na tak zwanym kill event, w którym dostajemy punkty za zabijanie jednostek, że tak powiemy rywala, a kiedy nie jesteśmy w KVK, no to jest to absolutnie bez sensu, tak, żeby zabijać się między sobą dla punktów, a później wiecie, a później nie mieć surowców na KVK, więc tutaj bardziej będzie to u nas związane z trenowaniem na przykład. I widzicie, że wydaje mi się, że maksymalna u nas, u nas liczba punktów, jeśli chodzi o limity, to jest 13 milionów. I widzicie, że tutaj mamy na przykład Mighty's Governor. W którym Louis ma te 13 milionów punktów, dlatego ma siódme miejsce, ale widzicie, że nie ma takiego obłożenia. Dziesiąty jest Prunc ze swoją farmą w ogóle, to hit, który ma 7 milionów punktów, więc widzimy, że to, że to było takie MG, w którym naprawdę ludzie nie inwestowali, nie byli coś, że tak powiem, mocno nim zainteresowani, tak? Bo inaczej mielibyśmy tutaj kilku graczy z około tam 13 milionami punktów, tak, tutaj też mamy sterowane, ale tu już widzimy, że już jest bliżej tych 13 milionów. Znowu jest Luis, tak, i mamy kilku graczy, naprawdę blisko tych 13 milionów ich, ograniczonych, tak ich, i tak wyglądają u nas po prostu ich, te sezony. Natomiast sytuacja zmieni się, kiedy będziemy w KVK. O właśnie. I tutaj widzicie, że ktoś już ma dużo punktów kafe, prawie 200 milionów w, w, w czasie KVK. W czasie KVK nie robimy tego ograniczenia, bo byłoby to głupie. No jak walczymy z wrogiem, no to po prostu walczymy i przy okazji tej walki można zdobyć punkty. No i właśnie wtedy generują się. Takie liczby, tak? No bo po prostu jest wojna, no to walczymy, a tak naprawdę najwięcej punktów można zawsze zdobyć na tym piątym dniu, czyli tak zwanym kill event, kiedy będziemy zabijać albo ranić wroga i dostawać za to punkty. I jak sobie zobaczycie, to naprawdę większość tych punktów, które tu widzimy przy tych dużych wynikach, tam jakieś 200 tysięcy, czy tutaj, zobaczcie, 342 tysiące, przepraszam, jakie tysiące, miliony. Tak, to są miliony zdobyte właśnie przy zabijaniu jednostek. No i widzimy powrót, tak, do, e, do sterowanych MG, tak. E, tutaj mieliśmy jeszcze jakieś inne, to chyba jakieś też jeszcze KVK, ale widzimy, że mało walki. O, a tutaj nawet mi się udało wygrać, 146 milionów, całkiem nawet niezły wynik, nie pamiętam jakie to było MG, MG, może byli łucznicy wtedy, bo zobaczcie, wygrałem dwa z rzędu. Także jest taka szansa, że, że coś to było związane z łucznikami, i wtedy, wtedy mi na tym zależało. Ok, nie chcę już mówić więcej o tym wydarzeniu, bo ten odcinek już robi się długawym, a nie chcę, żeby, nie chcę, żeby taki był. Zachęcam czekać na kolejne odcinki, w których, tak jak mówię, będę omawiał te poszczególne etapy, na czym one polegają, gdzie można te punkty zdobyć, jak można wygrać poszczególne etapy, chociaż zwycięstwa na poszczególnych etapach są szczególnie powiedziałbym, mało ważne. I powiem, jak może, jako można przyjąć taktykę, żeby na przykład wygrać takie niesterowane. Might jest governor. Powiemy sobie też o takich naprawdę tanich trikach, e, takich, których ja, ja się nimi brzydzę, ale powiem wam o nich, e, no bo co? Czemu nie? E, natomiast Natomiast, e, tak na koniec, chciałbym powiedzieć jedną rzecz: Naprawdę, nie warto czynić z tego wydarzenia jakby takiego epicentrum naszej gry bo nie jest one koniec końców takie ważne. Naprawdę ci dowódcy nie są tak ważni, żeby wiecie, żeby, żeby pokazać, że nie wiem, że zrobimy coś, czego się będziemy później wstydzić, że pójdzie jakaś zła fama za nami w królestwie. Nie jest to po prostu tego warte, więc tych trani trików bym nie polecał. Polecałbym po prostu na spokojnie sobie do tego podejść. Jeżeli... Już, już gramy to spokojnie, robię swoje, na końcu dostanę tam jakieś miejsce, ale absolutnie nie zakładać, że o ja muszę wygrać albo ja to robię tylko po to, żeby wygrać, i jak nie wygram, to nie wiem, opuszczam grę albo wyzeruję wszystkich graczy albo zrobię jakąś jeszcze inną głupotę tylko po to, żeby to wydarzenie. Wygrać. I z tą myślą już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co Wy myślicie o wydarzeniu Mighty's Gavin, i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.